Kochani, jesteście bardzo kochani. Ja osobiście kocham czas Bożego Narodzenia, bo w tym miejscu w Polsce to jest coś zupełnie niezwykłego. Nawet niewierzący śpiewają kolędy. Życzmy sobie tego, żebyśmy potrafili to docenić i wtedy my jako ludzie wierzący będziemy jeszcze bardziej śpiewali i jeszcze bardziej nieśli Ewangelię Chrystusa na krańce świata. Boże Narodzenie to jest taki moment, kiedy betlejemska stajenka staje się miejscem objawienia chwały Bożej. I tego życzę każdej naszej rodzinie, aby w wszystkich naszych trudnościach, problemach, aby nasze domy były miejscem objawienia chwały Bożej. Amen.